Jesteśmy tuż po finale Miss Polonia. Jak ty się czujesz po tych 4 latach trzymania korony na głowie, raptem musiałaś ją oddać? Tak, oddać nową koronę, ale tą moją pierwotną mam w domu. Chociaż ponoć jest w stanie gorszym. No nie jest tak piękna, tak drogocenna, tak efektowna. Więc wracając z dzisiejszej gali, przymierzę sobie swoją w domu i będzie okej. Okay. Na pewno jest to jakaś forma pocieszenia dla mnie po tym przekazaniu korony. Zdradziłaś właśnie tutaj podczas gali, że kiedy chodzisz na różne akcje charytatywne i pokazujesz dzieciom koronę, to każdy chce dotknąć i rzeczywiście ona jakiemuś uległa zniszczeniu. Słuchaj, ja jestem ja tak kocham dzieci, że nawet nie to, że ja im użyczam, pokazuję, ja im daję tą koronę, żeby oni ją mogli fizycznie przymierzyć, żeby te dzieci mogły ją przymierzyć. Mi to sprawia wielką frajdę, dzieciakom również, więc tych akcji takich charytatywnych i tych spotkań z dzieciakami tak naprawdę podczas tych 4 lat miałam najwięcej, zdecydowanie więcej niż z osobami dorosłymi, bo ja też na takie akcje częściej chodziłam. Dla mnie to było wielką przyjemnością, że mogłam zobaczyć uśmiech na twarzach tych dzieci, nawet męskich twarzach, chłopięcych, bo jak wytłumaczyć chłopcu, żeby założył damską koronę? Ja mówiłam, że on jest królewiczem, jest księciem i tylko brakuje mu zbroi, miecza i konia, dokładnie. Więc chłopcy też się przekonywali do tego, żeby tą koronę przymierzyć i się bardzo cieszyli. Więc oprócz tego, że ten tytuł niesie dla zwyciężczyni wiele, wiele przywilejów i możliwości, to tak naprawdę jeszcze tą koroną, czyli tym atrybutem tego piękna, możemy też uśmiechem obdarować inne osoby. No właśnie, a czułaś taki żal, że już teraz oczywiście tytuł zostaje dożywotnio, ale jednak no, będzie teraz tytuł aktualnie panującej Miss już jest za mną. No wiesz co, ja się bardziej na tej gali wzruszyłam niż na mojej gali. Na mojej gali te 4 lata temu, pamiętam kiedy Marcelina wkładała mi koronę na głowę, byłam w takim szoku, że ciężko w ogóle, nie wiedziałam do końca gdzie jestem. Mimo, że podobno byłam bardzo, bardzo świadoma, tak mi wszyscy mówili. I niektórzy mi zarzucali, że nawet się nie popłakałam, nie byłam w jakimś amoku. Ja tak naprawdę do końca mi się wydaje, że nie wiedziałam. Następnego dnia, kiedy się obudziłam, bo obudził mnie telefon z radia i pani powiedziała, że chciałaby przeprowadzić ze mną wywiad. I mówi tak, o przepraszam, bo może za wcześnie zadzwoniłam, bo pani ma taki głos zachrypnięty, czyli się zabalowało. Ja mówię, nie, ja mam zawsze rano taką chrypę. Nie znaczy to, że odkąd zostałam miss, już po prostu poszłam w długą. Ale to są takie bardzo śmieszne anegdoty związane z tą galą. A komu dzisiaj kibicowałaś z tych wszystkich? Zwycięzczyni. Kibicowałam zwycięzczyni, kibicowałam pierwszej wicemis, to były dwie moje faworytki, więc jestem bardzo zadowolona z tego werdyktu. A czego życzysz właśnie Izabeli na tej, no w cudzysłowie, nowej drodze nowej życia? Nowej drodze życia, aktualnie panującej Miss Polonii. Życzę jej przede wszystkim sukcesów na arenie międzynarodowej. To jest taka dziewczyna, która wydaje mi się, że bardzo dobrze sobie poradzi na konkursie Miss Universe. Ma niesamowitą grację w poruszaniu się, pewność siebie na scenie, ona czuje scenę, jest świadoma tego, co robi, więc dla mnie ten wybór właśnie akurat Izabeli był strzałem w dziesiątkę. Życzę jej właśnie tych sukcesów na arenie międzynarodowej. Życzę jej przede wszystkim dobrych ludzi wokół, żeby miała takich ludzi, których ja miałam przez ten okres tych 4 lat i przede wszystkim lekkiej korony. No właśnie, zwyciężczyni, przed zwyciężczynią otwierają się tak naprawdę drzwi. Tobie również się one otworzyły, wykorzystujesz te w cudzysłowie 5 minut i ostatnio wrzuciłaś na swojego Facebooka pamiątkowe zdjęcie z Donaldem Trumpem, który teraz objął urząd prezydenta. Tak, jest to zabawna sytuacja, dlatego że dokładnie 3 lata temu, w momencie kiedy on zdobył tą prezydenturę amerykańską, dokładnie dostałam przypomnienie na Facebooku, że takie zdjęcie 3 lata temu zostało wykonane. Dla mnie był to niesamowity zbieg okoliczności. Nie każdy może się w sensie pochwalić, nie pochwalić zdjęciem z prezydentem, więc takie zdjęcie po prostu zamieściłam. Uważałam, że to za świetną jakby przygodę. A kiedy wy się w ogóle spotkaliście, w jakich okolicznościach? Donald Trump w momencie, kiedy ja startowałam w wyborach Miss Universe, był właścicielem tego konkursu i bodajże godzinę przed galą przyszedł do nas do garderoby. Przyszedł głównie do naszej garderoby, dlatego że był wtedy jakiś kataklizm na Filipinach. Ja byłam z Filipinką w garderobie i złożył jej po prostu kondolencje z racji tego, że zginęło w jej kraju wiele tysięcy ludzi. I tak naprawdę przywitał się, podał nam rękę, każda z nas zrobiła sobie zdjęcie i uciekł. To oznacza, że też kibicowałaś jemu właśnie w tej kampanii? Ja tak naprawdę, przyznam szczerze,
nie za bardzo tutaj tą polityką amerykańską się interesowałam. Interesowałabym się, gdybym miała prawo wyborcze, a nie jestem obywatelką Stanów Zjednoczonych, więc bardziej interesuje mnie to, co się u nas dzieje. Mam nadzieję, że nie będzie tam takich podziałów, jak są u nas aktualnie.